Here comes the first caper. Mario fight a gun sponge. Furlong taking the double though, as they're finding two of the Kingwin players. So we're back to that 3v3 with two players who have not the slightest bit of armor on board. Furlong though takes the aggression. Takes already a third frag home. So it's going to be Rowland who will try with his P2000. 12 thinks twice, has peaked, and Mousina with a beautiful hatchet onto him. So it's only down to Furlan. Already got three Kingwin players, so two more to find. P250 at work, the fourth one he got right here. And so it's only Rowland, and he does it! He aces it, and he takes down every single little Penguin. And it might work out this time, as it seems like it's a little bit off guard, but Michu hits the first. Michu's hit is getting ripped off, though, as Furlan finds him, and rotation comes in quick. Rowland makes his way through. But a Furlan is hot for frags. Taking out another snatch, he grabbed that AWP, and suddenly it's Kingwin with the man disadvantage. This should have never happened. It should have never went that far. And that Furlan is getting spotted, but he still finds the way to take down Spare, only down to Rowland. Might see Furlan in the corner, but does not take him. AGO winning a round. Well, Mr. Hatchet got to show that he is Mr. Hatchet, but Snatch is coming with the first. What a flick there onto Caper. And it's just about finding a few more, and he does. The triple he gets. Sparrow and Mitch, you have no chance to survive. Groovy comes in with the rotation, and it's only a Rowland left. Make that Glock look like it's a Glock Master Gun. But I cannot imagine that will be the case. 61 HP, full armor, four more to find, and three of them are low HP, but Snatch he finds. Get out every single player, because you have a tunnel vision. There was one of the first one to find. He's Rowland up there. What a flick by Snatchy! As he gets down Rowland as well, and he even rips his head off. There's a slight bit of his head part seen, and he gets it. Only Michu to find, and he does it. What kind of clutch is that? But there's a Michu. He strikes with one, he strikes with two, and he just sneaks. The Polish James Bond finds free. And it's only down to Furlan and Toa as everyone around them gets caught off guard by Michu, a fourth. And he wants that ace badly, and he tries to find Toa. The question is, does he hit the right timing? No, he does not. This is back to a 1v1. The AJO player finished it, and we're seeing it happening 16-7. The fuse is coming in. It looked like it could have been possible, but it was not enough. Rallen już w bombsite, bomba jednak leży, teraz mniej czasu, 8 sekund do końca, Markus namierzony, Rallen pięknie to zrobił i będzie plantował bombę. To już Molsi będzie starał się podejść na blisko, atakuje, Rallen jednak ma czas, żeby uciec. No 1 na 1, Rallen 78 wychyli agresywnie, Rallen, no i proszę bardzo, 8 sekund do końca rundy, Rallen zdobywa fraga, podkłada bombę i później kończy. W końcu. Udało się zdobyć przewagę też zawodnikom CT, ale czy w końcu też uda się ją wykorzystać, bo tego nie mieliśmy w tym spotkaniu. Kaper trafiony, Michu odpowiada, no i bombset B teoretycznie zajęty. Ma tu jeszcze dwójkę zawodników, antyterrorystów, chociaż Michu robi największą robotę. Molsi tu próbował się strzelać, tam złapany Rallen, no i 1 na 1. Molsi 74 HP, Michu tylko 12, a więc Michu będzie miał wielki problem. Wychyla się Molsi, teraz powinien sobie poradzić Molsi w końcu. Runda dla zespołu Tomorrow GG nie będzie, 16-0, RIP 16-0. No i jest jedna runda, ostatnia runda w tej pierwszej połówce wygrana przez Tomorrow, chociaż ledwo, już takim rzutem na taśmę, tym razem Molsi w graczu poradził sobie znakomicie. Schowany za trójkami, najważniejsze, żeby wytrzymał jak najdłużej, żeby zdążyli zratować jego koledzy, ale pędzą zawodnicy Kingwin. Coraz bliżej Rallen, żeby tę pozycję sprawdzić, gra na czas tutaj, Darko sprytnie chowa się, niesprawdzona miejscówka, Darko w jakim momencie wychylił, 15 sekund do końca, mało czasu mają teraz zawodnicy Kingwin, doskonale jednak Michu, 10 sekund, bomba jeszcze nie podłożona, musi plantować ją w tym momencie, zawodnik terrorystów to Kaper. Michu znakomicie kaweruje, cóż za runda, antyterroryści wyjeżdżają błyskawicznie od ogródka, tam złapany już Kaper, no i Michu 1 na 2, w tym momencie Michu jednak znakomicie ustawiona agresywnie i kończy tę rundę, a więc 9-9. Kingwin, bo czasu jest teoretycznie wystarczająco, ale jednak nie, Michu chodzi do mapside'u, zabity tutaj LTN, Smoke jeszcze odcina na chwilkę snajpera pompy, ale w międzyczasie to Pączek zdobywa kolejne zabicie, już on jest obrany jako cel główny, wiedzą, że muszą sobie z nim poradzić terroryści, ale w międzyczasie to Kojot wchodzi na plecy i pozostaje samotnie. Kaper 1 na 2, bomba nie jest do jego dyspozycji.
pozycji, chociaż nie, przepraszam, ta została przecież podłożona. Kaper teraz jeszcze odstrzeliwuje Lunatica i Kaper zakończy tę rundę w klaczu, a to była runda naprawdę na wagę następnych punktów zdobywanych przez Kingwin. Zostanie podłożona, tego czasu jest jeszcze wystarczająco dużo, 35 sekund teraz na zegarze. No i przejmie sobie Maus, jeszcze ruiny, to będzie taka wcześniejsza szansa do powalczenia z przeciwnikiem, z Pączkiem, który już czeka na spełnienie antyterrorystów, no i ten ma pełny zestaw granatów, ma defuse kita, więc to jeszcze mogłoby się udać, ale teraz od tego pojedynku wszystko zależy, a tego nie wygra Pączek, więc to Maus zakończy tą grę, no i wynik 16-12 dla Kingwin. Mierzyć przeciwnika, który ma zachowaną broń, szybko go wyjmować, na razie Dmichu wierzy do bombsite'a, czyli jeden z na jego konto, Kaper, jeszcze Maus, ale ten cały czas walczy o odpowiedź, cały czas mamy sytuację wyrównaną i dzięki temu Lunatic i LTN jeszcze mogą powalczyć. Bomba wyrzucona na środku bombsite'u górnego, realem w takim pojedynku dosyć ciężkim z LTN-em, ale mocno go mija, LTN tylko 4 HP, ale to tylko przez ułamek sekundy, bo chwilę później Realen zabiera mu ostatnią nadzieję, sam Realen również mocno raniony, tylko 15 HP na jego koncie, aż Pero zostaje wyeliminowany przez Lunatica 1 na 1. Trzecia runda już chyba nawet, kiedy Lunatic utrzymuje tą snajperkę w swoim ekwipunku i teraz no, wystarczy wyciągnąć pistolet. Teraz już nie AWP-ą, którą zagrywał wcześniej, może grać, a samą bronią zapasową, którą w tym przypadku chyba jest P250, bo to przecież tylko 15 HP u Realena, więc jeden strzał byłby wystarczający, żeby go wyeliminować, a teraz idealnie ustawia się jeszcze Lunatic, ten za chwilkę wceluje się w swoją pozycję, no i to będzie szansa, żeby zakończyć taką rundę. Pompa w najmniej oczekiwanym momencie. Spodziewać z racji na niedyspozycję broni po stronie Team Kingwin. Jeszcze wyeliminować zostaje Maus. No i teraz z Micha Deagle dokładnie teraz wystrzelam taki strzał, który LTN-owi szybko głowę odbiera. I dalej będzie kontynuował Michu skróty jeszcze raz takim strzałem. Pojawia się w tym spotkaniu Michu, ale w międzyczasie traci życie Szpero. No i sytuacja 3-2. Michu, dwa trafienia ma kacza, on za kaczem jest niezwykle groźny, Pączek jakby chciał tutaj wjeżdżać, no i traci bombę. Michu, sprytnie ustawiony na domku, jeszcze Michu wychyla Spitfire'em, 4 flagi dla Micha, no to jest chyba najlepsza runda w jego wykonaniu dziś, tymczasem Darko, on zostaje sam tylko z makiem 10, a przecież Michu ma kacza i już podchodzi pod rywala, czekasz, będzie tutaj Darko, na blisko, jeszcze Michu, ze spokojem, może rzucić mołotowa na paczkę, żeby tutaj nie mógł wychylać jego kolega, Ralen tym mołotowem, jednak... O! Zaskoczony, no i Darko tę rundę wygrywa. Ja jestem w szoku, co teraz zrobili zawodnicy Teamu Kingwin. Chociaż Pączek już pokazał, że takie głowy strzelać potrafi. I to właśnie Pączek wychodzi jako pierwszy, no i zobaczmy, kto będzie lepszy w tym pojedynku. Jednak Szpero z jednym, już wychyla Szpero po raz kolejny, teraz niecelnie będzie miał problem, ale Szpero znowu trafia rywala Szpero po raz trzeci. Na Mirażu wcześniej tak właśnie kończył mapę, 4 wtedy fragami. Nie udało się ustrzelić Ace'a, chociaż fantastycznie strzelał Szpero. Teraz jedna pomyłka, ale szybko się poprawił. Tu na blisko już podchodzi Kojot Szpero po raz czwarty. A Michu wycofał jednak z bombsite'u dolnego. Jest na pochylni, tak on już rotował. To jest skany w LTN, ale ten przykucnął i tylko delikatnie ubity LTN. No może nie tak delikatnie, bo 30 HP na koncie. Michu wyjeżdża, ależ teraz agresja ze strony Micha. Chyba on też chce powalczyć o tytuł MVP kolejki, a nie tylko, żeby to robił Ralen, a więc 3-3, LTN już zestrzelony, Kojot i Pączek, ale Pączek jest, to jest najważniejsze dla Pompa Teamu. Zachodzi na PC, ale tu świetnie został Michu, asekurując partnerów i tylko Kojot, 1-3 Kojota. Teraz przerwał borenie, mamy zawodnika antyterrorystów, a Kaper doskonały cover, zestrzelony Kojot. No i 16-12 wygrywa Kingwin, zresztą chyba takim samym wynikiem jak na Inferno. Początek dla niego z pewnością, ale na terenie no miał kilka dobrych rund, przecież ustrzelił hat-triki, zawupy. No to absolutnie za mało, teraz najdę na środek, ulala. Na takiej rundy przyznam szczerze, dawno nie widziałem. Terroryści na bananie agresywnie, tutaj runda full. Ale właśnie Michi, razem pewnie z Pitem i jeszcze z Krankiem pokazują, jak należy bronić się banana. Też Rasha na bananie, to Xype. Znowu wyjaśniam sprawę, Kamil zostaje teraz sam, on na bombsite, no będzie chciał tutaj zaatakować, ale... W piasku cały czas ustawiony jest Oskarisz, za chwilę Kamil zdobędzie fraga, no 1-2, także Kamil będzie starał się tę rundę uratować. Już wraca Mono, rzucony flash, będzie pewnie Mono za chwilę wychylał, ale Kamil poszuka tutaj kontaktu z rywalem, już rywala namierzył. Teraz próbuje się pojedynkować Kamil, za chwilę zmieni pozycję, ale znowu wraca na bombsite Kamil. No teraz nie widzieli tego zawodnicy CT, więc to będzie szansa. Kamil 54 HP na koncie, sprytnie ustawiony na bardzo blisko, no i zobaczmy, Kamil już puszcza Mono na bombsite. Teraz chowa się Kamil. Ono jest bardzo blisko, tu jeszcze raz Kamil, no i Kamil w końcu fraguje i to trzykrotnie wygrywając rundę dla Isaaco Wars. Te pojedynki i zdobywa te fragi, także no jak na razie wszystko układa się po myśli zawodników City Sports, a ci z takim powolnym podejściem pod bombsite'a. A tymczasem Fulan strzela z Deagle, odpowiedź od Mono, ale Fulan wciąż jeszcze żyje. Skanuje też Tao, Fulan wraca w bombsite, terroryści coraz bliżej. Będzie wyjazd na bombsite, Tao nie ma flesza, ale tutaj radzi sobie Krank, chociaż Tao odpowiedział, ale znowu Mono trafia.
Także tutaj cały czas frag za frag, obity mocno pit, tylko 9 HP na koncie. Mono w bombsite, ale tutaj nie może plantować paczki. Jedyne tak blisko jest rywal, tymczasem pit przed szansą, nie może wychylać po raz kolejny, mając tylko 9 na koncie. Pecher od żółtego, też jest obity, wychyli się w końcu mono, dostaje teraz. Mono do 9, znaczy wcelowany, już go namierzył. Mono, ale znaczy znakomicie. 100 HP, znaczy jego 9 HP pita. Podchodził pita, ale znaczy dał sobie radę z 5-7, a więc ta runda eko wygrana przez Ago. On będzie miał spory kłopot, bo od góry mono znakomicie. Znowu na bombsite radzi sobie fenomenalnie swoim przeciwnikiem. Tymczasem Oskarisz, serio full auto, tam obijany był mocno Bayer i w końcu Michi dokończy. Gruby już odeski, dwa trafienia dla niego. No i 3-2, ale zobaczmy ile HP ma kręki, nie ma Oskarisz. To może być jeszcze runda przegrana. Zawodnicy CT mają po 100 HP, także to wcale może nie być takie proste dla ekipy Seal. Jeszcze spalony Oskarisz. No i widzimy, co się tutaj stało. Znowu wraca Krank z bombą, kiedy Pit zajmuje sobie od nogę i tam złapany przez Grubego. No i była taka przewaga, było 4-2 albo i 5. A zostaje sam Krank, mając 27 HP na koncie, także wygląda to naprawdę źle. A takie rundy przykre, przegrywa Seal niestety w tym spotkaniu. No i popatrzmy, co tu jeszcze o, zrobi. Z plecami tutaj do Kręka przez chwilę. No i Gruby gdzieś tam schował się na tym MTW. 15 sekund do końca, także bardzo ciężka sytuacja teraz za Kręka. Ligia sportowej na overpassie radziła sobie właśnie bardzo dobrze, więc może tutaj zaskoczyć troszkę Ago Gaming, ale Gruby już z dwoma fragami na monsterze. A przed nami Gruby z CZ-ką. No dzisiaj Gruby, naprawdę fenomenalna forma. Mówił o tym filmie, że po prostu nie dało się nic na Grubego zrobić. Teraz jednak Gruby przez tego smoga stara się przejść, no to dlatego, że to jest sam Peter, a więc te fragi błyskawicznie zrobiły robotę. Gruby, 4 kile z CZ-ki, no i tylko Peter przy życiu. 1-5 w tym momencie. No zobaczmy, co jeszcze Peter tutaj wymyśli. 3 fragi już zdobyte, ale bardzo bite. No, czai się tutaj Snatchy, cały czas czekając na swojego przeciwnika. Za chwilę Peter będzie wychylał i to powinien być łatwy frag dla Snatchy'ego. No właśnie, będzie to frag dla Snatchy'ego, więc 1-1 i szybka odpowiedź po stronie Ago Gaming, a Gruby po raz kolejny pokazuje, jak się dzisiaj fantastycznie czuje. Przydałby się jeszcze jakiś flash, ale tego nie mają terroryści. Czeka na coś, że Tao w końcu nie wytrzyma i wychyli. To będzie szansa dla Natsu, żeby tego fraga jednak zdobyć, chociaż Tao już przykucnięty. O, jednak znakomicie. Natsu i KNP, a więc jeden tylko frag dla Tao, no i Fulon zostaje sam w klaczu. 1-2, no popatrzmy, Furlan już zachodzi tutaj na mierze swojego przeciwnika. Chyba słyszał krok, wie dokładnie gdzie jest Natsu, no i Furlan przeskanuje rywala. Piękny klacz Furlana, no tutaj pokazał się z rewelacyjnej strony Furli i to jest 2-1 dla Ago. No ale dobra ustawka Tao tutaj. Odcina rotację teraz zawodnika checkpoint pod bombsite B, no i już 3 graczy Ago w okolicach tego BSA. No i Tao, pomimo tego, że odciął tą rotację teraz w sytuacji 1-2 i bomba położona na tym bombsite, ale totalnie teraz zaskakuje Natsu, który spodziewał się go z galerii. A Tao, no w swoim stylu tego klacza ugrywa, znowu popisując się niesamowitym spokojem, opanowaniem w takiej rundzie. Zaryzykował od razu, wyskakując na przeciwnika plantującego bombę. No być może to jest jakiś pomysł na Ago, żeby troszkę przyspieszyć, zrobić jakieś proste wejście, szybsze podejście. Na przykład bananem. Pamiętamy też jak Seal grało właśnie na Ago, na cashu, kiedy to wejście mainem w bardzo prosty sposób wygrywało im rundę. Tymczasem już jest odpowiedź od Ago. No i PHR jeszcze teraz w linii, ustawili mu się zawodnicy i pomimo dobrego początku checkpoint, to jednak PHR tutaj wyjaśnia sytuację. Każdy z tych pozycji właśnie zaskakuje ich zawodnik CT. No i tak jak na przykład teraz PHR, który podchodzi pod uwagę, żeby skontrować pozycję. Oj, tym razem może być PHR problemy. No właśnie, Natsu z Makiem 10 daje sobie radę. Wraca jednak Fulan, rzucony flash od Grubego. No i tu już dwójka antyterrorystów przygotowana ten wjazd. I teraz wiedzą dokładnie, co się dzieje. Fulan, zobaczmy jak tutaj komu za swoich przeciwników. Jeszcze flash od Grubego i Fulan sobie znakomicie poradzi. A więc fenomenalne. 4K Fulano, no i 13-2. Tak się kończy pierwsza połówka. W tym smoku wciąż celowany. Terroryści czekają tym wejściem, no ale za chwilę się mogą mocno zdziwić. Tutaj trafia Peter Tao z jednym, jeszcze PHL na plecy, no 1-2 PHR-a. Ma jednak czas, żeby podłożyć bombę. Zawodnicy CT są raczej daleko. Jeszcze spadzi sobie plecy PHL, no i proszę bardzo, jak PHR potrafi strzelać. Oli ustawiony defensywnie. No, PHR raczej po prostu podłoży bombę. Zawodnicy terrorystów forsują w tej rundzie.
Także tutaj przydałoby się tą bombę podłożyć. Jeszcze sprawdzę sobie PHR, co się dzieje. Holly cały czas bardzo spokojnie stara się zachodzić na BS. No i zobaczmy. PHR plantuje, teraz poszukuje rywala, żeby wiedzieć skąd przyjdzie zawodnik antyterrorystów. Holly coraz bliżej, cały czas skupiony Holly. Walczy o tę rundę, mimo tego, że wynik jest nieprzyjemny. Myślę, że każdy się spodziewa, że to spotkanie ugra zespół AGO, no to... Zobaczmy, co robi PHR. No wyleciał na rywala strajfując, no nie miał szans tutaj spać po prostu, jak PHR wystrzelił z tą maszyną. Drowning mountains, used to find a